Pani Agato, gdzie jesteśmy? Jesteśmy na moście w Sowacinku Starym. Mamy ogromny problem. Po pierwsze, że most się nie nadaje już do użytku, a po drugie, zaczęto kosić ziele, które jest w rzece i się zatrzymuje to wszystko przy naszym moście. Jest słaby, nie wiemy, czy to wytrzyma. Nie mamy pojęcia, jak to się może skończyć. Ziela jest bardzo dużo, rzeka jest zanieczyszczona. Przy naszym moście zbiera się coraz więcej, nie przepływa, zatrzymuje się, więc to z czasem zablokuje i po prostu most popłynie. Trochę o tym moście. Czy on jest potrzebny? Most jest bardzo potrzebny. Most ten jest od zawsze. Rolnicy jeżdżą na łąki, mają gospodarstwa. Nie ma innej możliwości. Czym dalej, tym to wszystko wychodzi drożej. Wiadomo, że dzisiaj każdy się liczy z pieniędzmi, każdy się liczy z czasem. Ciężko jest w gospodarstwach, a tym bardziej, jeżeli jeszcze dodatkowo będą musieli pokonywać bardzo dużą odległość. Most staje się nie do przejechania. No właśnie, patrząc po ten most, to wydaje mi się, że któraś z tych podróży może stać się podróżą w jedną stronę. Tak. Może być podróżą w jedną stronę, może się to skończyć bardzo źle. Nie chcielibyśmy, aby do tego doszło. Nie chcielibyśmy, aby ktoś musiał zapłacić bardzo dużą, bardzo wysoką cenę za to, że po tym moście przejedzie. Mostem się opiekujecie, wy i strażacy. Tak, staramy się co roku, po kilka razy, wszystkie ziele, które się zbiera, odblokowywać, żeby był, żeby można było z niego korzystać. Wymiana tutaj tych przęseł też na waszej głowie. Tak, bale wymieniamy we własnym zakresie. Teraz jeszcze doszła jakaś, nie wiem skąd się to wzięło, dewastacja, która nie jesteśmy w stanie zapobiec temu. Nie wiemy, jak zrobić, żeby można było na gorącym uczynku złapać osoby, które to robią. Dewastacja polega na czym? Na niszczeniu, na wyrywaniu. Po prostu wyrywają wyrywają ogrodzenia, wpuszczają to wszystko do rzeki. Zabawa. Tak, po prostu. Dla nich jest ogromna zabawa, dla nas to jest ogromny problem i niebezpieczeństwo, które na nas spoczywa. My sami na pewno nie damy rady, żeby ten most był użyteczny, żeby był przejezdny, żeby można było go wyremontować. To są na dzień dzisiejszy bardzo duże pieniądze, no a sołectwo takich pieniędzy nie posiada. Pomysł na ten most może być taki, że jest to mostek, może stać się ten most mostkiem po remoncie, może to być kładka, chociaż wtedy nie będzie już przejezdna dla rolników, więc chyba jednak kładka nieco szersza i nieco bardziej wytrzymalsza niż ta typowo rowerowa. A do czego zmierzam? Może być to ścieżka łącząca Porosiuki ze Słowacinkiem ścieżką rowerową, pieszo-rowerową. Tak, tak, bo przecież pod lasem jest ścieżka rowerowa i bardzo dużo osób z tego mostu korzysta, dojeżdża do ścieżki, rozjeżdżają się w stronę Porosiuk, w stronę Białej Podlaskiej, także jest bardzo potrzebny. Jak wygląda praca strażaków tutaj? Wiem, nieraz widziałem pana Marka Maleńczuka, OSP Słowacinek Stary, który z bosakami, z chłopakami, tutaj z kolegami. Jest pan Piotr, chociaż nie chce się na razie pokazać w kamerze, ale przychodzą tutaj i tymi bosakami próbują to, co się zbiera, to zielsko rozgarnąć i puścić dalej. Tak. Tak, to jest bardzo ciężka praca. Na różne sposoby. To są bosaki, to są stare brony przyczepione do ciągnika i ciągną, bo niestety, ale może ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, to jest bardzo zbite, to się kumuluje, to się zbiera i potem to naprawdę jest bardzo trudne do przebicia, do przepchnięcia. Mało tego, most jest drewniany, to się zbiera, to ma swoją wagę, ma swoją moc naprężenia i ten most może popłynąć. Może. Most może popłynąć, dlatego mówię, że możemy go nie mieć. Chcielibyśmy, żeby do tego nie doszło. Nam naprawdę bardzo zależy na tym, żeby ten most, który jest od zawsze, powiem jeszcze raz, żeby on był.
tym momencie widzimy, jedna z osób, nie wiemy kto to jest, prawdopodobnie zlecenie Wód Polskich, kosi te zarośla, które, tą roślinność, która jest w rzece. Macie kilka uwag. Tak, no bo ja nie wiem, kto na taki pomysł wpadł, żeby robić to od strony... Od góry rzeki. Tak, od góry rzeki, od strony Porosiuk, można powiedzieć, prawda? I to wszystko spływa w tą stronę na nasz most, a reszta w stronę Białej Podlaskiej jest niewykoszona. Przecież gdyby zaczął z tej strony pan kosić, to by to wszystko sobie w tą stronę popłynęło. I jeżeli by przeszedł na drugą stronę mostu, to by to płynęło w miarę spokojnie. Na ten moment to wszystko się zatrzymuje. Dodatkowe obciążenie dla naszego mostu.